Witajcie. Nazywam się Magda Studzińska. Jestem tutaj dlatego, że wiele lat temu ktoś powiedział mi o czymś, co okazało się najważniejszą rzeczą w moim życiu. Ktoś powiedział mi o tym, że Jezus Chrystus przyszedł po to, żeby mnie zbawić. Nie rozumiałam wtedy, co to znaczy zbawić. Nie rozumiałam, dlaczego Jezus poniósł śmierć na krzyżu. Nie rozumiałam, jakie to ma znaczenie dla mojego życia. I dowiedziałam się, że każdy człowiek narodził się. Każdy człowiek, który się narodził, jest wrogi Bogu. Dlatego, że Bóg jest święty, Bóg jest doskonały, Bóg jest sprawiedliwy. I człowiek nie może mieć dostępu do sprawiedliwego, świętego, doskonałego Boga. Żaden człowiek nie może uczynić niczego, co mogłoby mu uzyskać przychylność u tego doskonałego, świętego, sprawiedliwego Boga. Dlatego, że tak jak jest napisane, wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I dlatego właśnie Jezus przyszedł, żeby zapłacić tą cenę, żeby pojednać nas z Bogiem. I dlatego dopiero w Chrystusie mamy pokój z Bogiem. Jeżeli przyjmiemy Go jako swojego Pana i Zbawiciela, jeżeli wyznamy swoimi ustami, że On jest Panem i Zbawicielem, że zmarł na krzyżu dla naszego zbawienia, że zmarł za nasze grzechy i zmartwychwstał dla naszego zbawienia, wtedy mamy pokój z Bogiem i zbawienie, które zaczyna się tutaj już na ziemi i pewność tego, że wieczność spędzimy z Nim, z Chrystusem, z Bogiem Wszechmogącym, Świętym, Sprawiedliwym, Dobrym, bo Bóg jest jedynie dobry. Dlatego wysłał swojego Syna, abyśmy mogli być pojednani z Nim. I ta wiadomość, ta informacja, która pociągnęła za sobą moją decyzję o tym, żeby ogłosić Jezusa moim Zbawicielem, była najważniejszą decyzją w moim życiu. I dlatego teraz tutaj stoję, żeby dać wam możliwość pojednania się z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Pamiętajcie, że nie ma żadnego człowieka, nie ma nikogo, ani niczego, co może przybliżyć was do Boga poza Jezusem. Tylko w Jezusie jest zbawienie. Tylko w Jezusie jest ratunek. I pamiętajcie, ten Jezus, który przyszedł jako małe dziecko i został przybity do krzyża, On zmartwychwstał. I On żyje teraz. Teraz jest żywy. Pewnie wielu z was się zapyta, no gdzie On teraz jest? No pokaż mi Go. Ale wiecie co? Ta rzeczywistość, w której żyjemy, to nie jest wszystko. Jest świat duchowy, który jest realny, który jest bardziej realny niż to, co tutaj mamy. Niż to wszystko, czego możesz dotknąć, co możesz powąchać, co możesz zobaczyć. Świat duchowy jest realny. I Jezus Chrystus, który jest żywy, który jest Królem Królów i Panem Panów. Pamiętajcie, że On powróci na ziemię. I On powróci jako Król. Jako zwycięzca, już nie jako małe dziecko. Już nie jako mężczyzna, który dał się przybić do krzyża. Ale jako Król, zwycięzca. I wtedy, czy będziecie chcieli, czy nie, to każde kolano, wasze także, zegnie się. I każdy język wyzna, że Jezus jest Panem. Teraz macie możliwość, teraz macie opcję, teraz jest to wasz wybór. Możecie wybrać Jezusa, który jest drogą, prawdą i życiem.
ale przyjdzie dzień, w którym nie będziecie już mieć wyboru. Będziecie musieli uznać go Panem. Ale wtedy będzie już za późno. Dlatego stoję tutaj i wołam do was, żebyście pojednali się z Bogiem przez Jezusa. Jeżeli nie zrobicie tego teraz, możecie to zrobić w domu. Pamiętajcie, że wszystkie te fajne rzeczy, które teraz robicie, te imprezy, na które idziecie teraz, ci znajomi, z którymi rozmawiacie, oni kiedyś się skończą i wtedy zostaniecie sami. Wiedzcie, że przed Bogiem na sądzie staniecie sami. Nie będzie tam żony, matki, kochanki. Będziecie sami. I będziecie musieli zdać sprawę z tego, co zrobiliście z Jezusem. Czy przyjęliście Go, czy odrzuciliście. Nie będzie wtedy mowy o dobrych uczynkach. Nie będzie mowy wtedy o tym, co dokonaliście w swoim życiu. Tylko co zrobiliście z Jezusem. Pamiętajcie, tylko On jest drogą, prawdą i życiem. Poza Chrystusem nie ma życia. Poza Chrystusem nie ma zbawienia. Dzisiaj macie wybór. Możecie zrobić to w domu. Jeżeli nie jesteście pewni, czy w ogóle Bóg istnieje, ale macie szczere serce, to zawołajcie do Boga. Boże, jeżeli jesteś, to pokaż mi się, objaw mi się. Gwarantuję wam, że Bóg nie zostawi takiego wołania bez odpowiedzi. Jest napisane, kto szuka, znajduje, a kto puka, temu otworzą. Jeżeli macie szczere serce, Bóg wam objawi siebie i prawdę, którą jest Jezus. Tylko w Jezusie jest prawda, tylko w Jezusie jest życie, tylko w Jezusie jest zbawienie. Wybierzcie życie.